Zostaw łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem w ciągu następnych 5 sekund, jeżeli chcesz otrzymać już teraz za darmo skina Deadpoola w Fortnite. Chcesz mieć karnet bojowy w Fortnite, a nie masz fałdolców? To dobrze się składa, ponieważ na moim kanale jeszcze trwa konkurs na 2 karnety bojowe. Jeśli chcesz wziąć udział, to wystarczy, że zasubskrybujesz mój kanał wraz z dzwoneczkiem, zostawisz łapkę w górę pod tym filmem, w komentarzu napiszesz swój nick z Fortnite'a i użyjesz w sklepie mojego kodu LOL-HEXO, a możliwe, że to właśnie ty wygrasz. Siemano mordeczki, z tej strony ja Hexo, w tym filmiku porozmawiamy sobie na temat tego, jak za darmo odblokować plecak Deadpoola w Fortnite. Koniecznie dajcie ten film do końca, a jeśli jesteście nowy na tym kanale, to koniecznie zasubskrybuj go wraz z dzwoneczkiem, ponieważ lecimy po 100 tysięcy subskrypcji. I też fajnie jakbyś wbił na mojego Instagrama HexoIty, no i go zaobserwował, no i polubił jakieś zdjęcie. A teraz bez przedłużania zapraszam was do oglądania. Dobra, więc generalnie na początek przejdźmy sobie może do wyzwań z ostatniego tygodnia, a najdokładniej z tygodnia trzeciego. Jak widzimy, Deadpoola mamy już tutaj przy komputerze, jak gra on sobie właśnie tutaj na kontrolerze. Także z każdym tygodniem Deadpool właśnie zmienia swoją lokację w tym oto pokoiku. Także przejdźmy sobie do komputera. No i generalnie w tygodniu trzecim mieliśmy znajdź przepychacz do toalet Deadpoola i zniszcz toalety. Więc co do przepychacza, to znajduje on się dokładnie tutaj, gdy wejdziemy sobie w agentów. No i w tą drugą właśnie babeczkę. Tutaj mamy animację. No i właśnie w tym oto jej pokoju znajduje się to całe wyzwanie. Generalnie, no to jest ono mega, mega proste, ponieważ wystarczy, że klikniecie sobie tutaj. Tutaj, gdzie teraz widzicie na ekranie, jest właśnie ten przepychacz do toalet. No i wystarczy, że w niego klikniecie i go po prostu odbierzecie. Co do toalet, no to za chwilę pokażę wam, jak to wykonać. Także generalnie, moi drodzy, jesteśmy już sobie w grze, no i generalnie to wyzwanie jest naprawdę, naprawdę proste. Wystarczy, że na przykład wejdziemy sobie do tego domku w przyjemnym parku i tutaj mamy na przykład jedną toaletę i wystarczy, że zniszczymy po prostu ten kibel. Następnie tutaj mamy kolejną toaletę w tym domku, a nie dokładnie tu. No i tutaj mamy kolejną. Następnie po prostu przechodzimy sobie do tego domku. No i tutaj mamy trzecią toaletę. No i to tak naprawdę będzie już całe wyzwanie, bo tylko o to tutaj chodzi. Czyli wchodzimy sobie tutaj. I tutaj mamy ostatnią toaletę. Możemy to tak naprawdę zrobić w ciągu jednej gry, także jest to naprawdę proste wyzwanie. A teraz przejdźmy sobie do tego, jak odblokować darmowy plecak Deadpoola. Także, moi drodzy, jak odblokować katanę Deadpoola w Fortnite? Generalnie będzie to możliwe z pojawieniem się nowego tygodnia wyzwań Deadpoola i będą tam dwa naprawdę proste wyzwania. Pierwsze będzie to znajdź katanę Deadpoola, a drugie to będzie zniszcz struktury przeciwnika, czyli po prostu będziemy musieli zadać 10 tysięcy obrażeń w budowlę przeciwnika. Generalnie znajdujemy się teraz właśnie w miejscu, w którym to będziemy mogli sobie tą katanę zebrać. A najdokładniej jest to tutaj grota. No i po prostu, gdy sobie tutaj wlecimy, to jesteśmy właśnie tutaj. I teraz przechodzimy sobie tutaj, następnie do tego szybu wentylacyjnego i tutaj mamy katanę. No i po prostu, gdy ten nowy tydzień wyzwań się pojawi, będziemy mogli ją zebrać i otrzymamy wtedy taki oto plecak na nasze konto totalnie za darmo. Także wydaje mi się, że pomogłem wam. No i po prostu już za tydzień będziecie wiedzieli, gdzie lecieć, czyli tutaj na grotę. No i następnie tutaj po prostu, żeby zebrać sobie katanę. Także to już by było na tyle, że ten odcineczek. Ja byłem Hexo. Dzięki za oglądnięcie. Do zobaczenia i cześć.